przewodniczącego. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w imieniu inicjatorów, wnioskodawców tejże właśnie odznaki, komendychówca ZHP w Łukowie i pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, przeczytam za chwileczkę laudację na cześć pana Ryszarda Grafika. No i mam nadzieję, że dobrze ona uzasadni, dlaczego ta odznaka naszemu laureatowi się należy. Pan Ryszard Jerzy Grafik poprzez swoją wybitną działalność społeczną, naukową, popularyzatorską wybitnie przyczynił się do rozwoju lokalnego środowiska w Łukowie. Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracował jako radca prawny w wielu zakładach na terenie miasta. Między innymi w Narodowym Banku Polskim, Banku Rolnym, PKS w Łukowie, przedsiębiorstwie remontowym obrabiarek Ponar Remont. Od 1995 roku działa w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Łuków, pełniąc funkcje we władzach organizacji. Przygotowuje wiele przedsięwzięć patriotycznych, związanych z tradycjami polskiego państwa podziemnego, harcerstwem, dziejami małej ojczyzny, angażując do aktywności młodzież. Warto tu wymienić m.in. coroczne uroczystości przy Krzyżu Katyńskim, rocznicę bitwy pod Gręzówką z 1944 roku, rocznicę akcji Burza, pieszy rajd pamięci śladami Ostoi. Jako dawny uczeń wchodzi w skład komitetów organizacyjnych zjazdów absolwentów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, kultywując pamięć o najstarszych wychowankach. Wspiera Szkolną Izbę Tradycji, pomaga w gromadzeniu eksponatów. Często spotyka się na lekcjach z młodzieżą pierwszego LO w Łukowie, Zespołu Szkół w Zagoździu i innych placówek, na zbiórkach z harcerzami, prowadząc zajęcia na temat okupacji niemieckiej, sowieckiej, historii lokalnej, dziejów ZHP. Ryszard Grafik był wśród inicjatorów nadania imienia żołnierza Armii Krajowej swojego ojca Stanisława Grafika w Szkole Podstawowej w Zagoździu oraz przyznania pierwszemu liceum ogólnokształcącemu w Łukowie medalu Pro Memoria. Przygotował szereg sesji naukowych, na których głosił referaty. Kultywuje także pamięć o harcerzach z Szarych Szeregów i akcji rozładowania wagonu kolejowego w lipcu 1943 roku. Współorganizował uroczystości odsłonięcia pomnika na ulicy Okrzei i w 2001 roku i ponownie w 2017 roku. Przyczynił się do odnowienia grobów żołnierzy września 1939 roku na cmentarzu Świętego Rocha w Łukowie. Jest autorem lub współautorem wielu prac naukowych i popularno-naukowych dotyczących historii regionu, edukacji, polskiego podziemia niepodległościowego, między innymi 60 lat działalności Klubu Sportowego Orlęta w Łukowie, zeszyty łukowskie, harcerstwo łukowskie w latach 1912-1946, dzieje maturzystów Państwowego Gimnazjum i Liceum Tadeusza Kościuszki w Łukowie rocznik 1951, Alma Mater Lukowiensis, Rzecz o Rawiczu, Seminarium Nauczycielskim Uczniach Rocznika Maturalnego 1929, Ludzie Kościuszki, część pierwsza, Przywrócona Pamięć, jednodniówka 100 lat Gimnazjum i Liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Od 1995 roku regularnie publikował artykuły w Nowej Gazecie Łukowskiej, opisując kluczowe wydarzenia z historii miasta i okolic. Jego kilkudziesięcioletnie działania społeczne są bezinteresowne, pełne pasji, otwartości na innych uczynności. Pan Ryszard Jerzy Grafik bez wątpienia położył szczególne zasługi dla rozwoju Łukowa. Mając powyższe na uwadze, wręczenie odznaki honorowej za zasługi jest w pełni uzasadnione. Ja jeszcze od siebie bardzo serdecznie gratuluję panie Ryszardzie. Jest mi naprawdę bardzo miło. Życzę wiele zdrowia, żeby pan był jak najdłużej naszym nauczycielem niepodległości. Wszystkiego dobrego. Subskrybuj kanał Uśmiechaj się każdego dnia.